październikowym odcinku cyklu Muzyczne Urodziny. Dzisiaj zapraszam na spotkanie z twórczością węgierskiego kompozytora Franciszka Liszta, którego 210. rocznica urodzin przypada 22 października. Franciszek, a właściwie Ferenc Liszt, to węgierski pianista i kompozytor z okresu romantyzmu. Urodził się 22 października 1811 roku w Raiding, węgierskiej części Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Był synem Anny i Adama. Ojciec, kontrabasista i urzędnik w majątku księcia Esterházyego, był też pierwszym nauczycielem fortepianu małego Franciszka. Mimo chorowitości, chłopiec niestrudzenie ćwiczył i szybko zyskał miano cudownego dziecka. Swój pierwszy koncert dał mając 9 lat, zaledwie 2 lata po rozpoczęciu nauki gry na instrumencie. Pracodawca jego ojca, zachwycony występem, finansował dalszą naukę Franciszka, dzięki czemu mógł on wyjechać do Wiednia, by dalej się kształcić. Jako 11-latek uczył się tam kompozycji i gry na fortepianie. Próbował dostać się również do Konserwatorium Muzycznego w Paryżu, ale nie został przyjęty. Adam Liszt postawił zatem na prywatne lekcje muzyki dla młodego syna. Franciszek już jako młody chłopak koncertował w wielu miastach, zyskując coraz większą rozpoznawalność. Nawiązywał również liczne kontakty towarzyskie z elitami intelektualnymi w Paryżu, wśród których znaleźli się również kompozytorzy Chopin, Mendelssohn czy Wagner. Tempo życia przerosło jednak młodego artystę i mając 15 lat przeżył załamanie nerwowe. Po leczeniu powrócił do koncertowania, a w ciągu swojego życia podróżował już praktycznie po całej Europie. Młody Franciszek przez pewien czas po załamaniu nerwowym myślał o tym, by zostać duchownym. Jednak wraz z poprawą stanu zdrowia zaczął interesować się kobietami. Młody, przystojny pianista zwracał uwagę całych rzesz słuchaczek i w 1833 roku poślubił hrabinę Marię d'Agoult. W pierwszym okresie życia jego twórczość nie była aż tak popularna. Franciszek zdobywał sławę przede wszystkim swoją techniką gry i mistrzowskim wykonaniem fortepianowych aranżacji dzieł innych kompozytorów. To właśnie liczne podróże miały ogromny wpływ na jego twórczość. Liszt był jednym z pierwszych bardzo popularnych muzyków w Europie. Jego sława była podobna do tej, jaką obecnie otaczani są ludzie z show biznesu. Zjawisko to zostało określone mianem listomanii. Młode kobiety podczas jego koncertów krzyczały, szlochały, jądlewały, czatowały na elementy jego garderoby, zbierały urwane struny od fortepianu, fusy z wypitej przez niego kawy. Fani często prosili kompozytora o pukiel jego włosów, więc ten, zmęczony listami, wysyłał wielbicielom pukle sierści swojego psa. Franciszek Liszt jest uważany za twórcę całkowicie nowatorskiej muzyki fortepianowej i prekursorskiego stylu kompozycji. To jedna z najwybitniejszych postaci romantyzmu w muzyce. Był też wybitnym filozofem, pisał eseje i artykuły, działał na arenie politycznej. Kompozytor zmarł 31 lipca 1886 roku na zapalenie płuc w niemieckim miasteczku Bayreuth. Został pochowany na miejscowym cmentarzu. Zapraszam do wysłuchania utworu Marzenia miłosne. Jest to najbardziej znane marzenie z cyklu trzech, które napisał kompozytor właśnie pod tym tytułem. Utwór ten doczekał się niezliczonej liczby przeróbek na wiele instrumentów. Tym razem usłyszymy ten niezwykle nastrojowy utwór w wersji na orkiestrę.